dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o nowych autobusach elektrycznych. Poinformujemy o doświetleniu przejść dla pieszych. Zapowiemy konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Zaprosimy na tegoroczną Noc Muzeów. Zaprosimy na rodzinny piknik i 125-lecie szkół salezjańskich, a także na oświęcimskie juwenalia. W przyszłym roku na ulicę Oświęcimia wyjadą nowe zeroemisyjne autobusy. Oświęcimski przewoźnik pozyskał pieniądze europejskie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kupi za nie 9 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z montażem ładowarek mobilnych. Zamierzamy kontynuować wymianę autobusów. Mamy jeszcze 9 dabów. Ponad 30-letnich, które mają ponad 2 miliony przebiegu, więc one w pierwszej kolejności pójdą do likwidacji. I zamierzamy kupić 9 autobusów elektrycznych o różnych długościach. Idziemy w tej chwili w kierunku takim, żeby jednak nie kupować tych dłuższych 10-12-metrowych, tylko raczej do 9 metrów. No jeden przegub nam jest potrzebny ze względu na młodzież szkolną, która dojeżdża właśnie z Chełmka i z Brzeszcz. I będą jeszcze 2 autobusy 12-metrowe. Ponieważ one wszystkie będą napędzane energią elektryczną, no to musimy również zadbać o to, abyśmy mieli odpowiednie stacje trafo, dlatego też projekt jest rozszerzony o infrastrukturę. Dofinansowanie obejmuje też budowę stacji transformatorowej w zajezdni MZK przy ulicy Leszczyńskiej oraz pantografu po drugiej stronie miasta przy powstającej bazie MZK przy ulicy Unii Europejskiej. Wyposażenie pojazdów nie będzie odbiegać standardem od tych, które od kilku lat są już w mieście. Prezydent Oświęcimia zaznacza, że to nie jedyne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które zostaną zagospodarowane w mieście. Są też środki na nowy park na bulwarach, czy m.in. na dotacje dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem na otwarcie działalności gospodarczej. Zostaliśmy tutaj ujęci w programie właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który dotyczy odejścia od węgla. Jest to specjalna pula środków, prawie 241 milionów euro, które są przeznaczone na różnego rodzaju formy działania związane właśnie z tym procesem. Dotyczą one zarówno kwestii elektromobilności, między innymi właśnie w ramach tego tutaj Miejski Zakład Komunikacji złożył wniosek, gdzie pozyskał 9 autobusów, prawie 23 miliony złotych ze środków europejskich. Miasto stawia na poprawę komfortu pracy kierowców, przygotowuje więc w rejonie ulicy Unii Europejskiej przystanek wraz z nową bazą socjalną MZK. Miasto w aspekcie związanym z komunikacją podjęło działania związane z prowadzeniem procesu oszczędnościowego w samej firmie MZK poprzez właśnie wybudowanie przystanku autobusowego, ale też i zatok oczywiście i węzła socjalnego dla kierowców. Pozwoli nam to ograniczyć właśnie koszty, ale też, co jest ważne, stworzyć kolejny punkt jakby startowy czy przystanek dla wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w rejonie firmy Syntos, w rejonie właśnie strefy gospodarczej Nowe Dwory. Pierwszy autobus elektryczny pojawił się w mieście w 2020 roku. Ma długość 12 metrów, jest przygotowany do przewozu 75 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Autobus ma niską podłogę z wysuwaną platformą dla osób na wózkach, ma też biletomat. Wnętrze jest klimatyzowane, posiada Wi-Fi oraz monitoring w środku i na zewnątrz pojazdu. 4 przejścia dla pieszych na osiedlu Chemików zostały doświetlone. Widoczność poprawi się wzdłuż ulicy Śniadeckiego. Widniej będzie przy przejściu z pasażu handlowego przy Śniadeckiego w rejon Rapsodii. Lampy LED-owe są też przy przejściu do szkoły podstawowej nr 4, do kościoła świętego Maksymiliana oraz do Oświęcimskiego Centrum Kultury od strony restauracji teatralnej. Powiat Oświęcimski wspólnie z miastem realizuje projekt doświetlenia przejść na drogach powiatowych. Do inwestycji powiatowej miasto dołożyło 80 tysięcy złotych. Miasto ogłosiło konkursy na dyrektorów 2 placówek oświatowych. Szuka kandydata na dyrektora miejskiego przedszkola nr 1, które wspólnie ze żłobkiem mieści się w nowym kompleksie oświatowym przy ulicy Ceglanej 80 na osiedlu Stare Stawy. Jest też wakat na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 1 imienia Królowej Jadwigi. Informacje o wymaganiach w stosunku do kandydatów oraz rodzaju dokumentów, które należy złożyć, są na stronie internetowej miasta w zakładce dla mieszkańców aktualności i Urząd Miasta Aktualności.
Oferty należy składać do 3 czerwca na dziennik podawczy w Urzędzie Miasta przy ulicy Zaborskiej 2 lub przesłać pocztą na adres urzędu. Dobiega końca nabór do miejskiego żłobka numer 2 i przedszkola numer 1. Praktycznie listy dzieci już się wypełniły. Natomiast bardzo ważną informacją jest to, że o ile żłobek numer 2 posiada już dyrektora, pani dyrektor przygotowuje się do pracy i przygotowuje do pracy też cały obiekt i żłobek, natomiast cały czas ogłoszony jest konkurs i trwa konkurs na dyrektora przedszkola numer 1 oraz dyrektora szkoły podstawowej numer 1. Do obu konkursów można jeszcze składać dokumenty i zachęcamy nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i możliwości, chcą podjąć te wyzwania, o składanie dokumentów w obu konkursach. Zwiedzanie tuneli i kaplicy Halera, wykład o bóstwach, duchach i demonach słowiańskich, żydowskie tango, panorama Oświęcimia z dachu zakładu salezjańskiego, wielkoformatowe pokazy w wykonaniu teatru figur na fasadzie budynku Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to tylko niektóre z propozycji przygotowanych na tegoroczną Noc Muzeów. Muzeum Zamek i Ratusz, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum Żydowskie i Synagoga w Oświęcimiu, Salezjanie Oświęcim, Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Siostry Serafitki, Park Halera z kaplicą Mauzoleum Rodziny Halerów w Dworach zapraszają w sobotę 18 maja do swoich siedzib. Szczegółowy program można znaleźć na stronach organizatorów. Muzeum Zamek nocne zwiedzanie rozpoczęło już w piątek 17 maja. Zaprosiło na wykład o bóstwach, duchach i demonach słowiańskich, na którym autografy rozdawał współautor bestiariusza słowiańskiego. Co ma do zaoferowania na sobotę? W sobotę 18 maja Noc Muzeów już rozpoczynamy o godzinie 17. Otwieramy drzwi naszego zamku, ratusza, jak i tuneli. Wejście w tym dniu do tych wszystkich budynków, do tych wszystkich oddziałów jest za złotówkę od osoby, więc bardzo prosimy o zapraszamy serdecznie. Będzie można w zamku zwiedzić wystawę stałą, archeologię w Królewskim Mieście Oświęcimiu, jak i wystawę stałą mieszczańską z XIX wieku, wnętrz mieszczańskich. No i oczywiście wystawę czasową, którą niedawno otworzyliśmy. Jest to wystawa Barwy rzeki Soły. Historia, przyroda, ekologia, bardzo piękna wystawa, no i oczywiście wystawę czasową z bestiariusza słowiańskiego, która znajduje się w wieży. Jednym z takich ważniejszych punktów jest też koncert. Jest to koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu Blaszanego Brass Riders. Odbędzie się on o godzinie 20. Na ten koncert są jeszcze do odebrania bezpłatne wejściówki i w zamku, jak i w ratuszu. Jeżeli chodzi o tunele, będą otwarte od godziny 18 do godziny 23. Także serdecznie zapraszamy. Noc Muzeów 17-18 maja. Zapraszamy do Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Mija 125 lat, od kiedy Salezjanie rozpoczęli działalność wychowawczo-edukacyjną w oświęcimskim Casa Madre, najstarszym salezjańskim domu w Polsce. Jubileusz jest dobrą okazją, by zapoznać się z dziełem salezjańskim i do świętowania, które przewidziano na sobotę 18 i niedzielę 19 maja. Serdecznie zapraszamy Was wszystkich w imieniu dyrektora szkoły, całej społeczności, naszej szkoły, pracowników, nauczycieli, uczniów na to wielkie wydarzenie. Będzie działo się bardzo dużo. W sobotę zapraszamy od godziny 14 do 20 będzie na tych boiskach piknik rodzinny. Od godziny 17 do 20 również będzie można zwiedzić cały nasz kompleks klasztorny poprzez Noc Muzeum, a w niedzielę główna uroczystość od godziny 9 kawa, później od godziny 10 panel historyczno-muzyczno-teatralny na naszej sali. I później o godzinie 13 Eucharystia wspólne, dziękczynienie Panu Bogu za ten wielki dar 125 lat nieprzerwalnego szkolnictwa tutaj w Oświęcimiu. Także już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszam. Za tydzień w piątek, 24 maja, odbędą się juwenalia. Braź studencka z Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego będzie obchodzić swoje święto.
Przekazanie żakom kluczy do bram miasta o godzinie 17 rozpoczyna radosne świętowanie. Na scenie na bulwarach w rejonie Kładki w stronę Zasola wystąpią Mądry, KDZ, Zbuku, Anna Shen i Mezo. Zagrają DJ 808 Crew, DJ Pablo i DJ STZK. Imprezę poprowadzą siostry Goławskie. Będzie strefa gastronomiczna, stoiska promocyjne uczelni, lacrosse, klub Spartan z Oświęcim oraz pokazy taneczne.